trzeba pisać, prosić. Zarobić jakieś pieniądze na tym, bo nie jesteś kurna na człowieku, żeby się odpłacić, bo to jest niedopuszczalne. Zarobić. Pomyśl pod tym. Tak, że i tak będzie zajawiałem, że będzie to, że za te podmiotowe. Ale się tak się uczyło.
Może nie będzie. Nie, to pani minister, ja nie Thank you.
urodzinowy, jubileuszowy, urodzinowy, bo taki jubileusz to prawie tak jak urodziny. Wystawie urodzin. Wystawie plakatów filmowych Andrzeja Pongowskiego. Jest to wyimek, jest to niewielka część tego, co Andrzej zaprojektował w minionym 35-leciu. Ograniczyliśmy się z uwagi na lokalowe możliwości wyłącznie do plakatów filmowych. Plakaty filmowe, taki wdzięczny ogromnie temat, ponieważ albo pamiętamy filmy, albo pamiętamy plakaty, albo pamiętamy już tylko Andrzeja, kiedy te plakaty projektował. Przy okazji dla mnie to też jest bardzo istotna wystawa, ponieważ 35-lecie Andrzeja łączy się, zbiega w czasie z 35-leciem mojego zainteresowania plakatami. Gdzieś właśnie wzrastałem na plakatach Andrzeja. W połowie lat 70. dostrzegłem plakaty Starowiejskiego, a zaraz potem plakaty, które projektował Andrzej dla Teatru Narodowego. Także to taki szczególny, osobisty jeszcze przyczynek, który powodował wielką satysfakcję, kiedy pracowaliśmy z Andrzejem nad tą wystawą. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Narodowemu Centrum Kultury. Szczególnie składam podziękowanie na ręce pana Krzysztofa Dudka. Jest, Krzysiu, proszę tam. To jest ten człowiek, który kulturę nazywa. Narodowe Centrum Kultury jest współorganizatorem razem ze mną, czyli z Galerią Plakatu Piotra Dąbrowskiego, tej wystawy. Też oklaski, też oklaski. No ja. Chciałbym podziękować przyjaciołom, którzy wspierają mnie od dawna i nie zawiedli również przy tej wystawie, to znaczy Wojtkowi Korkuciowi Korkowi, City Poster. Piękne plakaty Andrzeja, dzięki Wojtkowi, w różnych formatach są wyeksponowane w Warszawie, na pewno Państwo je zobaczycie. Chciałbym podziękować, nie widzę Rysia Kajzera, ale Rysia, który zawsze wspomaga mnie we wszystkich sprawach związanych z drukami, a to ogromna przyjemność z nim pracować. Chciałbym podziękować również Władkowi Serwatowskiemu, który pisał tekst do książeczki Andrzeja. Władek jest osobą szczególnie upoważnioną, ponieważ podobnie jak ja od kołyski zajmuje się plakatami Andrzeja, albo nawet wcześniej. Chciałbym też podziękować Piotrkowi Bujnowskiemu, Vanilli, właścicielowi kawiarni, bo to już ponad 2 lata, kiedy pokazujemy te polskie plakaty. Aldonie Mikusińskiej, która też wspomogła ten projekt. No i przede wszystkim Andrzejowi za to, że zgodził się pokazać tu swoje plakaty, za to, że od tylu lat mogę się nimi zajmować, cieszyć, bawić. Witam Państwa bardzo serdecznie, a teraz pozwolę sobie przekazać mikrofon. Nie mogę doczekać, daj mi to mikrofon. Kochani, ten rok już powoli dobiega końca, bo to jest ten rok mojego 35-lecia. Okazuje się, że człowiek na starość mądrzeje. Mi się cały czas wydawało, że to nie ma sensu pokazywać plakatów, ponieważ i tak je znacie z ulicy. Ponieważ one gdzieś tam funkcjonowały. Jest to nieprawda, zapomina się o pewnych rzeczach. Ja sam zaskakuję się, że to robiłem. Więc jeżeli ja nie pamiętam, to tym bardziej wy. Cieszę się, że jesteście i żeśmy mówili o tych urodzinach, ale rzeczywiście wszyscy Państwo, którzy jesteście tu ze mną, przyjaciele i znajomi, jesteście rodziną, dla której ja to robię, bo to inaczej nie byłoby sensu. Natomiast rzeczywiście Krzysio Dudek jest osobą, która w pewnym sensie wymyśliła pomaganie kulturze. Ja jestem jemu bardzo wdzięczny, całemu zespołowi, bo jest tu kilka osób z Narodowego Centrum Kultury. I w różnych instytucjach różnie bywa, ale jeżeli jest człowiek, który naprawdę kocha artystów, tak jak było z Waldkiem Dąbrowskim, to ta kultura odczuwa, że warto to wszystko robić. Także Krzysiu, jeszcze raz Ci dziękuję. Natomiast dlaczego Władek Serwatowski? No rzeczywiście Władek Serwatowski był wcześniej niż kołyska, bo to on mnie odkrył i tak naprawdę gdybym nie spotkał Władka Serwatowskiego właśnie te 30 kilka lat temu w Poznaniu na aukcji plakatów, to pewnie jakoś inaczej by się to potoczyło. Natomiast jest tutaj, nie wiem, widzimy czy nie widzimy, Waldemar Świeży, bez którego znowu nie byłbym plakacistą. Waldku, jesteś tam gdzieś? Jesteś tam? To jest człowiek, który do dzisiaj jest ze mną i ja też jestem do dzisiaj z nim. Cały czas robimy nowe rzeczy wspólnie. Myślę, że może w przyszłym roku, jeżeli mistrz
dotrzyma terminów, zaskoczymy Państwa czymś naprawdę wielkim. I to jest fajne, że kiedyś ja się uczyłem na jego plakatach, a dzisiaj mogę na przykład zapraszać go do współpracy. I tak.